siema wszystkim. Słuchajcie, 1 czerwca Karpiowy Łuki rozpoczyna Tour de Pologne. Karpiowy Tour de Pologne. Rozpoczynamy moją 3-miesięczną wędkarską wyprawę od moich, można powiedzieć, korzeni, czyli od zbiornika goczałkowickiego. Od czwartku do niedzieli będziemy sobie siedzieć tutaj i starać się wydubać jakiegoś amurka, może karpia. Ogromna woda, piąta co do wielkości woda zaporowa, zbiornik zaporowy w Polsce, 3200 hektarów, kawał wody. Każda jedna rybka cieszy z tego zbiornika, czy to jest karpik 2 kilo, 5, to już jest ładna ryba. A o tych pięknych Azjatach czy miśkach z dwójką z przodu mało kto słyszy, ale na pewno wiemy, że takie tutaj pływają. Ogólnie bardzo ciężkie łowienie, wcześniej przygotowywana miejscówka, no i teraz 20 kursów, oczywiście, żeby zanieść nasze rzeczy. Jak wiemy, karpiarze mają ich masę, a niestety na zbiorniku tutaj nie możemy podjeżdżać pod stanowiska, więc tak już sobie godzinkę maszeruję w to i z powrotem. Podleje się z czoła, ale czego nie robi się dla naszej karpi. Tour de Karp Polska, Karpiowy Łuki. Zaczynamy, pioma! Czołach 200 metrów. Tak, wywózka dość daleka, więc, ale no obstawiamy, że to źle. Chociaż bardzo ładnie opisze. On już tam chyba długo siedział. Słuchajcie, całkowicie realia. Witamy na Goczałkowicach. Żeby przebić się przez taki rój tych leszczy, naprawdę jest bardzo trudno. Ogólnie to jest, zobaczcie, 3 ziarenka, on zasysa bez problemu. Natomiast znowu, gdy damy 5, to przeważnie dzieje się tak, że nie ma brań. Ale piękny, piękny leszczyk. No i co, wypuszczamy do wody, wywozimy zestaw na nowo i próbujemy. Jak jest Daniel? Team goczały. Team goczały, tak. No i tu nasze kije, zobacz jak to wygląda. Oczywiście w toplach musimy wchodzić. Potocznie toplach po śląsku. Spodnie, buty. I wchodzimy tam. Mamy tam powbijane markery. I tak to wygląda wszystko. Słuchajcie, po nocy bez brania, jakieś tam pojedyncze piki były, ale nic konkretnego. Mam teraz 6 godzinę, obserwuję wody i widziałem jakieś 2 fajne spławy. No, na razie nie będziemy nic kombinować, niech sobie te wędki tam zostaną. Fajnie mamy podsypane zestawy, więc jest dobrze, ale widok o 6 rano, tak przepiękny, rekompensuje te braki brań. Zobaczcie to sobie. Coś pięknego. Pokażę wam, jak przez noc przybyło wody. Wczoraj te moje kije były jeszcze na powierzchni, a teraz już są w wodzie. Podstawowe wyposażenie karpiarza na goczałach to jest kuka, i to nie mało tej kuki. Trzeba sypać bardzo dużo, ale oczywiście zgodnie z regulaminem, prawda Michał? Więcej niż regulamin nakazuje, 5 kg na dobę, więcej nie, broń Boże.
pokażę Wam teraz przed wywózką, jakie mamy poszczególne zestawy. Tutaj dzisiaj jednego mojego kija zmieniam. O, zobaczcie, co niech wyostrzy. Będzie 2x14 Red Lever. Tutaj drugi zestawik wyostrzymy. O, dokładnie. Dwa ziarenka sztucznej kukurydzy plus jedna naturalnie tonąca. Tutaj w chłopaków też pojedynczy popek żółty na roni Rigo ananasowe z dodatkiem kwasu masłowego. Trzy ziarenka kukurydzy i tutaj u Michasia mamy trzy duże ziarna kukurydzy, takiej wielkiej, koński ząb. No i na grubo cztery orzeszki. Michaś przygotowuje właśnie naszą mieszankę. Co tu mamy, Michaś? Opowiedz nam. Mamy tutaj kukurydzę, do tego usypana zanęta na drobno, żeby uzupełnić. Wlany dip o smaku waniliowym. No i kuleczki firmy Starbites. Truskaweczki takie miękkie, co? Tak. O, aż wyskakują same. Dwudziesteczki. No, witam wszystkich. Po nocce mamy pięknego sazana. Zestaw na około 300 metrach. No. Dzikus. Dzikusek. Żółta kulka, popek podbita trzema ziarenkami kukurydzy. Dobra, robimy foty. I do wody. I do wody. Taki kaperek na dwie kuleczki 14 mm Red Lever. Goczały się ruszyły. Wypuszczamy i łowimy dalej. Piękny amurek, około 5 kilo. Zobaczcie sobie podwójne branie rano. Trafił się amurek i karpik udana. Więc nocka, ta jedna z ostatnich należy do udanych. Mi amurek pojechał na dwie pływające kukurydze. Mi tak samo pojechał też na kukurydzę, tylko że nie pływając, miałem jedną podbitą. A dwie sztuczne, trzy ziarka kukurydzy. No i co, i będziemy wypuszczać piękne dzikie ryby. Niech i powoli rosną. Zawijać się do domu. To się nagrywa i bądź teraz. Kończymy zasiadkę na jeziorze Goczałkowickim. Ryby nam dopisały, złowiliśmy w sumie 5 sztuk. 3 karpie, 2 amury, przeciąg wagowy to około 7 do 12 kg. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej zasiadki. Na pewno wrócimy. Więc tylko do przodu. Starbites Polska, bang! Bang.